Cześć kochani, z tej strony Kornelia i witam Was w kolejnym słodkim vlogu. W dzisiejszym vlogu pokażę Wam, jak zrobić mini beziki od początku do końca. Pokażę Wam też, jak je farbować oraz powiem, do czego możemy je użyć. Bezy są to prawdopodobnie moje ulubione słodkości do zrobienia w kuchni. Nie są one moimi ulubionymi słodkościami ze względu na ich smak, ale ze względu na to, do ilu rzeczy możemy je wykorzystać oraz ile kształtów mogą przybrać. Chciałabym Wam pokazać dzisiaj wiele kształtów oraz powiedzieć o tym, do czego później możecie je użyć. Dlatego zaczynajmy. Zacznijmy od tego, co będzie Wam potrzebne do zrobienia mini bezików. Przede wszystkim mikser. Ja mam dzisiaj mikser planetarny, podlinkuję go w okienku pod filmikiem. Możecie też użyć zwykłego miksera ręcznego z jedną lub dwoma końcówkami, aczkolwiek odradzam Wam używania termomiksu oraz jakiegokolwiek blendera. W żadnym blenderze lub innym tego typu urządzeniu niestety to się nie uda. Teoretycznie w termomiksie też można ubić bezy, aczkolwiek uważam, że termomiks nie ubije ich tak dobrze jak zwykły mikser. Próbowałam. Oprócz miksera będą Wam potrzebne białka, cukier, rękawy cukiernicze. To są te rękawy, które możecie kupić przede wszystkim w Carrefourze. Wcześniej mówiłam o nich w innych filmikach i w końcu mogę Wam pokazać opakowanie. Oprócz rękawów cukierniczych będą Wam również potrzebne końcówki. Końcówki nie są konieczne, ponieważ możecie użyć tylko i wyłącznie rękawa do robienia takich małych, bezikowych całusków. Ja pokażę Wam i jak zrobić bezy tylko i wyłącznie przy użyciu rękawa oraz z końcówkami. I oczywiście potrzebny Wam jest też piekarnik oraz dwie blachy do pieczenia. W dzisiejszym przepisie będę używała 3 białek, które mam w tej miseczce oraz 150 g cukru. Specjalnie odmierzyłam 150 g cukru w szklance, aby pokazać Wam, ile to jest. Jest to mniej więcej 2/3 zwykłej 250 ml szklanki. Będziemy używać zwykłego cukru, najlepiej gdyby był to cukier drobny, nie używamy cukru pudru. Do mini bezików potrzebne nam będą tylko te dwa składniki, czyli białka oraz cukier. I to by było na tyle, także możemy zaczynać. Zaczynamy od włożenia naszych białek do misy miksera. Moje białka są w temperaturze pokojowej. I zaczynamy ubijanie na najwyższych obrotach. Ubijamy białka aż do momentu, kiedy będą sztywne. Nie będą wylatywały z miski, jakkolwiek chcielibyście to nazwać. Moje białka ubijały się dosłownie 2 minuty. Pokażę Wam, jak wygląda ubite białko. Wygląda ono tak. Nie będę wyciągała ich z misy miksera. Możecie zobaczyć, że białka są całkowicie sztywne. W tym momencie nastawiamy również piekarnik. Piekarnik nastawiamy na 95-100 stopni na termoobieg. W takiej temperaturze będą się suszyć nasze bezy. Następnie, kiedy ubijemy już same białka, zaczynamy dodawać do nich cukier. Cukier dodajemy partiami. W wielu przepisach napisane jest, że dodajemy cukier łyżka po łyżce. Ja nigdy nie robię tego łyżką, aczkolwiek dodaję cukier powoli, cały czas ubijając moje białka na najwyższych obrotach. Nie możemy dodać cukru naraz, ponieważ obciążyłby on nasze białka i wtedy zrobiłyby się płynne. Dlatego dodajemy cukier powoli. Moja beza jest już gotowa. Bezę ubijamy do momentu, aż stanie się piękna i błyszcząca i najlepiej, kiedy cały cukier się rozpuści. Beza staje się błyszcząca właśnie w momencie, kiedy cukier się rozpuszcza. Moja beza ubijała się dokładnie 8 minut, także w momencie, kiedy wrzucicie cały cukier do białek i nastawicie mikser na najwyższe obroty, możecie śmiało iść sobie zrobić kawę. Ja teraz pokażę Wam, jak wygląda moja ubita beza. Jest całkowicie sztywna i wygląda o tak. W tym momencie nie musicie się już martwić o bezę,
ponieważ nie powinno się nic z nią stać. Jeżeli będziecie robić bezy w kolorze białym, nie musicie już nic więcej robić, ale możecie w tym momencie też Wasze bezy pofarbować. Ja chciałabym dzisiaj zrobić bezy w dwóch kolorach, dlatego w tym momencie przełożę połowę mojej bezy do jednego z rękawów, a drugą połowę pofarbuję w mikserze. Jak już wspominałam, używam tych rękawów z Carrefoura. Mają one kilka wad, aczkolwiek mają również kilka zalet. Przede wszystkim zaletą jest to, że są dostępne i można je kupić w Carrefourze. Są też stosunkowo tanie, bo 20 takich rękawów kosztuje 13 zł, a zazwyczaj wszystkie rękawy, które można kupić na stronach, są dużo droższe. Wadą tych rękawów jest to, że są stosunkowo małe i mają obciętą końcówkę. Aczkolwiek jeżeli chcecie kupować rękawy z nieobciętą końcówką, musicie je zamówić online. Ja przynajmniej nie byłam w stanie znaleźć rękawów w sklepie stacjonarnie bez obciętej końcówki. Ta końcówka jest dość mała, dlatego obetnę ją troszeczkę po to, żeby dziurka była większa. I do tego rękawa będę przykładać moją bezę. Wywijam rękaw w ten sposób. Możecie albo zrobić to w dłoniach, albo nałożyć taki rękaw na szklankę po to, aby Wam było łatwiej. Nie musicie się martwić, że Wasza beza wyleci drugą stroną, ponieważ jeżeli dobrze ją ubiliście, jest na tyle sztywna, że nic się z nią nie stanie. I w tym momencie szpatułką przekładam moją bezę do rękawa. O, już się urodziłam. I tą bezę zawijam w rękawie i odkładam. Beza nie może leżeć zbyt długo, dlatego od tego momentu będziemy się odrobinę spieszyć. To teraz może jak i czym farbować bezy. Ja moje bezy będę farbowała barwnikiem w proszku. Polecam Wam i barwniki w proszku, i barwniki w żelu. Nie polecam Wam używania barwników z marketu, ponieważ wcześniej wiele z Was już pisało, że robiło te bezy z przepisu z Instagrama i używało do tego barwników w żelu ze sklepu. Nie są to dobre barwniki, ponieważ mają mało pigmentu, a dużo substancji rozrzedzających i mogą popsuć Wasze białka. Dlatego lepiej jest zostać przy białych bezach, aniżeli farbować je barwnikami ze sklepu. Ja oczywiście dodam linki do różnych barwników w okienku pod filmikiem. Dodam również linki do tego barwnika, którego ja używam w filmiku. Teraz możemy pofarbować nasze bezy. Dodaję odrobinę barwnika do mojej misy miksera w momencie, kiedy jest ona wyłączona. Dlaczego kiedy jest wyłączona? Dlatego, żeby przypadkiem nie nasypać za dużo barwnika w momencie, kiedy Wasz mikser działa, ponieważ w tym momencie możemy jeszcze coś uratować, jeżeli tego barwnika dodamy za dużo, a jeżeli nasz mikser będzie już działał, nie będziemy w stanie zrobić nic. I dosypuję odrobinkę barwnika. Ściągam całą moją bezę z brzegów, tak żeby mieć pewność, że wszystko, co chcę zafarbować, będzie pofarbowane. I włączam mój mikser na najwyższe obroty. Moja beza nabrała pięknego różowego koloru. Taki słodziutki kolor Barbie. I w tym momencie przekładam moją bezę do kolejnego rękawa. Jak widzicie, z trzech białek uzyskałam dwa stosunkowo małe rękawy wypełnione bezą. Teraz przychodzi czas na to, abyśmy zaczęli wyciskać nasze bezy na blaszki. Ja już mam przygotowaną moją blaszkę do pieczenia, wyłożoną papierem. Nie smarujemy naszej blaszki żadnym masłem, tłuszczem, niczym takim. Wykładamy ją tylko i wyłącznie suchym papierem do pieczenia, na który będziemy wyciskać nasze bezy. Jak
wyciskać bezy, aby uzyskać kilka kształtów. Z takich rękawów, czyli zwykłych obciętych końcówek, będziecie mogli wyciskać takie małe kleksiki. Jeżeli chcecie uzyskać kilka kształtów za jednym razem, wystarczy zrobić to w ten sposób. Ja mam dwa rękawy z moimi bezami oraz dwa puste rękawy, do których włożę końcówki. Mam jedną taką końcówkę, która zrobi nam takie bezy z paseczkami oraz drugą końcówkę, dzięki której będziemy mogli wyciskać różyczki. Do tych rękawów nie będę przykładała bezy, będę jedynie wkładała całe moje rękawy do środka. Dzięki temu będę mogła wymieniać bezę różową i bezę białą i nie będę musiała przykładać bezy z rękawa do rękawa. Jest to najlepszy sposób. Oczywiście, jeżeli chcecie wyciskać na przykład tylko różyczki, możecie bezpośrednio włożyć bezę do rękawa już z końcówką. Ja chciałabym Wam pokazać wszystkie kształty. Zrobię to z bliska, tak żebyście widzieli dokładnie, jak to robię. Pokażę Wam jeszcze tylko jeden trik, co zrobić, aby Wasz papier w momencie, kiedy będziecie wyciskać bezy, nie odrywał się. Robię to w następujący sposób. Biorę odrobinkę bezy i wyciskam ją na rogi mojej blaszki do pieczenia i przyklejam mój papier do blaszki, oczywiście wygładzając go. Dzięki temu nasz papier nie będzie odrywał się od blaszki. Teraz pokażę Wam, jak dokładnie wyciskam bezy. Zacznijmy od najprostszych bez w kolorze białym. A więc zaczynam wyciskać bezę i wyciskam ją tylko do tego momentu, a następnie odrywam mój rękaw. I tak postępuję z kolejnymi bezami. Jak widzicie, ten rękaw ma tutaj takie obcięcia, dlatego niestety, ale zostaną Wam takie właśnie paseczki. I teraz różowe. Jak widzicie, dzięki temu, że przestaje wyciskać, tworzą się właśnie takie zawijaski czy czubeczki na samej górze. Teraz możemy zacząć wyciskać nasze różyczki. Przekładam moją bezę do rękawa z końcówką i musicie pamiętać o tym, aby zawinąć obydwa rękawy, ponieważ w momencie, kiedy będziecie naciskać, a nie zawiniecie tego, wasza beza może wylecieć w drugą stronę, a tego nie chcemy. Jak wyciskać różyczki? Zaczynamy od środka i zawijamy w tą stronę. Czyli ciach i przestaję wyciskać, naciskać na mój rękaw i zawijam. Wyciskam, przestaję naciskać na rękaw, zawijam. Teraz, jak widzicie, mam odrobinę bezy w końcówce, ale wyciągam rękaw. Pierwsza różyczka będzie biało-różowa, ale bez problemu mogę wymienić mój rękaw i zmienić kolor bezy. Jak widzicie, już mamy różowe różyczki. Teraz możemy użyć tego rękawa i powyciskać małe kleksy w paseczki. To są naprawdę prześliczne bezy i wyglądają bardzo efektownie, a robi się je bardzo prosto. Jest jeszcze jeden sposób, który możecie wykorzystać, a mianowicie włożenie dwóch rękawów do trzeciego rękawa. W ten sposób uzyskacie dwukolorowe bezy. Musicie postarać się zrobić to w ten sposób, aby obydwa Wasze rękawy były na tym samym poziomie i aby bezy wyciskały się w tym samym momencie. Pamiętajcie o tym, aby bardzo szczelnie zawinąć rękaw.
To jest też miejsce, w którym naciskacie. Nie naciskamy tutaj, naciskamy na bezy tylko i wyłącznie z góry i wtedy wyciskamy. Zobaczymy, czy wyjdzie nam dwukolorowa beza. Jest. I mamy gotową blaszkę pełną naszych ślicznych bezików. Takie beziki możemy już włożyć do piekarnika nagrzanego na 95-100 stopni, w którym będą się suszyć przez około godzinę. Ja powyciskam jeszcze kilka różyczek na kolejnej blaszce. Niestety nie mam już płaskiej blaszki, ale możecie to bez problemu robić też na takiej blaszce. Jedyne co musicie robić, to starać się, aby Wasz papier nie za bardzo się odrywał. I te bezy również dokładam do moich bez do piekarnika, które się już suszą. Moje beziki spędziły godzinę w piekarniku nagrzanym do 100 stopni i są już gotowe. Prezentują się w ten sposób. Takie beziki możecie albo zjeść, albo przyłożyć do słoika lub szczelnej puszki. Albo możecie je też przełożyć kremem. Ja moje beziki przykładam zazwyczaj do tego słoika, w którym również wyglądają dość efektownie w momencie, kiedy stoją na szafce i używam je zazwyczaj później do dekoracji, czy to deserów, czy ciast, ponieważ w momencie, kiedy położycie chociażby kilka takich bez na samej górze ciasta, wygląda to naprawdę jak piękna dekoracja. Dodatkowo, jeżeli chcecie, takie beziki, różyczki możecie przełożyć kremem, ja nazywam to makaronikami dla leniwych. Wystarczy, że przełożycie je bitą śmietaną, możecie też na sam środek położyć malinę i złożyć takie beziki. Nie są to trwałe ciasteczka, dlatego powinny być zjedzone w przeciągu 3-4 godzin. Aczkolwiek zapewniam Wam, że w momencie, kiedy beza nasiąknie odrobinę bitą śmietaną, będzie smakowała przepysznie. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten filmik. Jeżeli tak, to zapraszam Was do komentowania oraz subskrybowania. Mam nadzieję, że będzie dla Was przydatny. Do zobaczenia w kolejnych filmikach.